Siema, cześć i czołem moi mili, witam was w czymś nowym, przynajmniej nowym dla mnie, w Bus Mechanic Simulator. Zbyt dużo opcji tutaj nie ma, jest to dość ubogie jeśli chodzi o opcje, nawet czcionka nie jest dobrze dopasowana w języku polskim, ale nic, nie zniechęcajmy się i z miłą chęcią zobaczę co to jest i z czym to się je, także serdecznie was zapraszam. I zaczynamy. Nowa gra. Zobaczmy, o co tutaj dokładnie chodzi. Jak sama nazwa wskazuje, najprawdopodobniej będziemy naprawiać pojazdy. I tak, nowe zlecenie, rodzaj autobusu, autobus miejski Man Lion City A21. Wymienić opony na osi tylnej. Od razu wchodzimy do dzieła i atakujemy. Dobra, przyjmij zlecenie. Da się to przyspieszyć. Tego się nie da przyspieszyć. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Jakiś samouczek, coś? Klucze, klucze, bla, bla, bla. No mam zrobić... O, proszę. Kontrola wzrokowa. Ale momento, przecież ja nie muszę tego robić. Demontaż, montaż, wyposażenie, inwentarz. Lista części. Koło razy 2. Miejsce na przechowywanie E. Wyświetl zlecenie. Nic, demontaż zróbmy. To chwila, przecież trzeba to na podnośnik wrzucić. O, lipka. I co ja mam zrobić? Podnośnik. Okej. Z drugiej strony, jak tam wygląda sytuacja? A, wystarczy raz kliknąć i już się samo robi. Okej. Dobra, dozwolone narzędzie. Klucz płaski z grzechotką. Nie powinienem tego podnieść. No ale dobra. Klucz płaski z grzechotką. Klucz z grzechotką. Klucz płaski. Mamma mia. Na pewno nie o ten klucz chodzi. Chodźcie, patrzcie, chodzi o ten. Bez grzechotki jej otwieram, znaczy odkręcam. No, taki słabe dojście jest. Dobra, i jeszcze zostało. Jeszcze jedna chyba, tak. Ciekawe tylko, które te koła były do wymiany. Oś tylna, a ja odkręcam oś przednią. No, jestem świetny. No, dobra, weźmy to, przykręćmy mu z powrotem. Jak to się przykręca mu z powrotem? Ja pierdziu, nakrętki na koła. Kurde, to jednak trochę jest tutaj do roboty. Przynajmniej z klikaniem.
No. Chyba te nakrętki, które tutaj wybieram, to są już wcześniej zdemontowane z tego pojazdu. Takie odnoszę wrażenie, bo cały czas mi znikają. A to, co tam jest 99 i 100, to chyba ich stan. Dobra. A zobaczcie, jeszcze tu było to. A jeszcze chwileczkę. Zanim, to może ja odkręcę? Od razu? Kurde, ja nie widzę nic. Dobra, możemy to podnieść? No, o, możemy. No i teraz o wiele łatwiej będzie. Co jest? Najpierw należy opuścić podnośnik. Serio? A no tak, bo ja akurat za koło trzymam. Ej, to jak to w takim razie? Wymienić koło? Najpierw należy opuścić. Dobra. Przed tej części należy podnieść tylną oś za pomocą. No serio? Może to muszę użyć? Tak, to muszę użyć. No proszę bardzo. Dobra, i jak to podnieść? O masakrę, jeszcze nie z tej strony wszedłem. Ale jest dobrze, okej. Kurde, on teraz idzie tylko w jedną stronę. Wróca, fix. Ej, nie mogę się uwolnić. No masakra. O, dopiero się uwolniłem. Dobra, ale jak teraz tego użyć? I czemu to jest przezroczyste? O, dobra.
Nareszcie. Chyba już. Teraz by się przydało stąd wyjść. Zdjęte. Okej. Ciekawe, czy to właśnie o te koła chodziło. Teraz. Masakra. Dobra. Co mam zrobić? A czemu ja to odkręcam? Ja nie chcę tego odkręcać. Ej. Jak to anulować? Kurczę. Okej. Coś, któreś zacząłem odkręcać. No dobra. Załóżmy to koło. Ale czy nowego nie mogę założyć? Inwentarz. Podobno coś, jakieś koło mam. Ale to znowu to samo stare. Serio? O, jest koło, proszę bardzo. Oj, to kilka nawet teraz mam. Jeju, jeju. No, kolejne koło chcę. Dobra. No, superancko. Pięknie. Lista części, wyświetl zlecenie. Jeszcze jedno jest do zrobienia, czyli to chodzi teraz o drugą stronę.
No, pięknie. Dobra, i chyba jest naprawiony. Zerknijmy. Co jest grane? No, wymienione. Czemu wymieni opony na osi tylnej? No przecież zostały wymienione. Zaraz, teraz może ja zejdę tutaj i opuszczę. Może to właśnie o to chodzi, że jeszcze nie jest skończone? Dobra. To zupełnie nie było potrzebne. O, spadłem. To zupełnie nie było potrzebne. No i co? A, sam muszę to sobie zaznaczyć. Stan zrobiony. Mam mu drzwi otworzyć jeszcze? Zakończ zlecenie. Przed. Czekaj, czekaj. To jest do tych drzwi, to jest do tych. No, to dobrze stałem. Coś tam wyskoczyło. Przed. Należy zamontować wszystkie części. No przecież mam wszystkie części zamontowane. O co chodzi? To ja mu wymontowałem. No co ja mu wymontowałem? Bo wszystkie koła zamontowałem, tak jak było trzeba. Wszystkie koła. No, jakiś obłęd. Czego ja nie zrobiłem? Może... Aj, cholera. Może tu mu co wykręciłem?
przodu. I nie dokręciłem. Nie, ma wszystko. Też ma wszystko. O, tu jest jakaś... Patrzcie. Dobra, sprawdźmy teraz. Uda się go wypuścić? Usunąć podnośnik. Cholera, bez nawet jednej śrubki nie mogłem go wypuścić, no. Co za życie. Wykonane prawidłowo, wykonane częściowo lub niepoprawnie. Super, super. Jestem z siebie zadowolony. Kolejne zadanie. Sprawdź poziom płynu czynnika chłodniczego układu klimatyzacji i uzupełnij go w razie potrzeby. Cholera. Już się same zamykają, super. Dobra, płyn chłodniczy. Tu mamy maskę. Czekaj. Klucz nasadowy jakiś tam. O, właśnie ten klucz. Dobra, teraz mi pokażcie, gdzie to jest. Tutaj, okej. Olej, tu trzeba coś sprawdzić. W takim razie co? Chyba weźmiemy sobie top. Rura płynu chłodniczego. 100% dobra. Przewód ciśnieniowy. Sprawdźmy. Też jest dobra. Dobra, bo ja miałem ten czynnik sprawdzić. Gdzie to się robi? Masakra. Tu jest... Zaraz, ja muszę wejść sobie w opcję. Jest ja pierdziu, nie ma żadnego sterowania, nic. Wyłącz animację autobusu. O kurczaki. Co to jest? Chłodnica.
Krucefix. Teraz coś tu musi być, jakiś przycisk, który będzie mi ułatwiał. Ja muszę to sprawdzić. Coś kliknąłem, aha. Aha, F1. To się takie coś się robi wtedy. O, tabulator. Coś mi się tu tabulatorem podświetla w ten sposób. Ale nie wiem, czy to jest dla mnie istotne, czy nie. Ale numer, no nie ma żadnej podpowiedzi, nic. O, zdjęcie zrobiłem. O kurczaczki, dobra, to będzie trudniej. Naprawdę będzie trudniej. Sprawdź poziom płynu czynnika chłodniczego układu klimatyzacji. Gdzie to jest? Tutaj są takie dwie rury. Aha, to. Okej, dobra. Oto małe szajstwo. Czemu mi łapie za tą rurkę? Chwileczkę. Zrobimy to tak. Zobaczcie, no nie mogę nic zrobić. O, teraz. Stacja klimatyzacji. Musisz najpierw zostać usunięty do... Musi... Aha! To jest to. Tak. Okej. Okej, już mam. O kurczę. Wróć do pozycji postojowej. Wróć. Okej, wyjdź, wróć. A patrzcie, takie rzeczy. Dobra, to już zostało zrobione i teraz uzupełnić w razie co. Ej, czyli w sumie już jest to zrobione, tak? Bo nie wiem. To wszystko tak mniej więcej sprawdziłem. Wydawało się, że jest w porządku. Dobra, sprawdźmy, zobaczymy, co to się wydarzy. Klapę zamykamy. Tam nic więcej nie robiłem. I zakończ zlecenie. Zobaczymy, co się wydarzy. I jakie podsumowanie będzie? A zrobiłem to, udało się. No naprawdę nieźle. Dobra, póki co na tym zakończymy nasze pierwsze spotkanie z tą grą. Dziękuję za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy to w ogóle jest sens dalej pokazywać. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.